Dobra, właśnie wsiedliśmy do auta. Jest godzina 16.13. Na 18 musimy być w Gliwicach. Najważniejsze, żeby dojechać cali i zdrowi. Czuję się dobrze, nic nie boli. Będzie dobrze, czuję to w kościach, że będzie bardzo dobry dzień w sobotę. No i dziś, i jutro. A, dzisiaj jeszcze Polska gra o 20.45, także ciekawy dzień nam się zapowiada. No, troszkę to rozluźni atmosferę ten meczik na pewno. No tak, w sensie ja wiesz, pamiętam jak jechałem na walkę z Polakiem już od czwartku, już to było, nie? O Jezu, ja nie chcę tam jechać, nie chcę tam jechać. A tutaj właśnie mam tak, że chcę tam jechać. Nie mogę się doczekać i co? I, no tak, jak chcesz jechać, to co? To odpalaj. Lecimy. W drogę, co? Zatrzymaliśmy się na pierwszym stopie. Godzina 10 do Gliwic. Zaraz jesteśmy. No i co? No, wracamy, nie ma co czekać. No to dawaj. Pan? Nie dadzą ci spokojnie. Bardzo dobrze. Halo? Czekaj, już ci mówię. 18.36 będziemy. Super. Papa. Już jesteśmy pod hotelem w Gliwicach. No i co, wypakowujemy się. Idziemy się zameldować i czekamy na odprawę z sędzią Piotrem Jaroszem. A o 20 mamy odprawę. Najpierw się zameldujemy. To weźmy coś na jedną turę. Dużo większe, no co z tym światłem? Dobra widzowie, jesteśmy już w pokoju. Pokój 007 jak James Bond. Pewnie przejdziemy się na stację, kupimy picie. Browara jakiegoś kupię. Nie tak. No, żartuję. Ja nie żartuję. Alkohol dopiero za... no powiedzmy, że walka będzie o 21, no to 48 godzin jest do 19. Wytrzymasz tyle za bez? Za 50 i pół godziny. Mordo, 4 miesiące bez kropli niczego, o bez Jezu, gryza fast fooda. Bez gryza fast fooda, a 50 godzin mam nie wytrzymać. Nie wytrzymam. Dzień światło. Patrzcie co znaleźliśmy. Znaleźliśmy jakiś włącznik. Pomyślcie o jakimś kolorze. Pomyśl teraz o jakimś kolorze. No. Robię losowo. Zgadłem? Nie. Powiedzmy, że niebieski. Myślałem o czerwonym. Ale zobaczcie, jak tu się kręci, to tu się zmienia. O. Technologia. 2022 rok. Malczyńscy odkrywają światła LED. Zdradzę wam teraz wiadomość. W mailu organizacyjnym dzisiaj, który dostałem od Kasi swojemu, miałem napisane, że żaden pokój nie ma wanny. A co to jest? Kolejna nowa fajna przygoda. Siemanko mordeczki, sprawozdanie. Dojechaliśmy do hotelu cali, zdrowi, wypoczęci, za godzinę odprawa, nastawienie super, wszystko super, stresu nie ma, strachu nie ma. Głodny jestem, ale już za kilkanaście godzin. Oj, będzie jedzone. Dojechaliśmy do hotelu cali i zdrowi. Wiadomo, że zimno mi musiało wyskoczyć we wtorek. Od wtorku napieprzam 24 na dobę maściami i tabletkami, żeby na media treningu i ważeniu, znaczy w sumie nawet jeszcze jutro może być widać, ale żeby na walce, jak te kamery będą robiły przybliżenia na twarz, to żebym tego nie miał. I tak się pewnie nie uda, bo teraz o to dbam, tego nie dotykam, a w walce przetrę pot z gęby. Zatrę to zaraz i to będzie całe czerwone. Fajnie, bo w końcu jest walka nie w tym Hiltonie, że człowiek się związuje z tym miejscem i idzie do toalety, myśli o tym Hiltonie, wychodzi z Hiltona, myśli, że zaraz to będzie walka. Tylko jest coś takiego, że jesteśmy sobie tutaj, tu mamy hotel, tu śpimy, tu mamy wszystko i jedziemy w totalnie nowe miejsce. Lecimy na odprawę. Dobra, tak ustawmy, żebyśmy wtedy przyszli razem z chłopakami. To o której godzinie jest? 21 czy 21? 21. Który to jest chłopak? Który to jest numer? Tak?
w recepcji po lewej, czyli w tym tutaj pokaż. Na lewym z trójką Taylor, środek pola. Ale jaki wynik ustawiasz? 2-1 Polska. Pamiętam, jak oglądałem w 2014-15. Polska, Szkocja, Polska. 2-1, 94 minuta, wrzutka Grosickiego nieudana, słupek i lewy w 95 minucie zabiera szansę Szkotom na wyjazd na Euro 2016. Lewandowski. Masz jakiś chłopek w sztukę? Już idę tam, ja szukam, mi Kasia tam. Masz? Biegiem boksetu. To znaczy, w końcu. Tak, codziennie to słyszę. Jeszcze rok. Co mam robić? Kończ. Wyjdź do przodu. Jak najpewniejszy nawet do przesady. Bo nam możesz mi na głowę dać tą nogę. Przy napięciu podczas walki. Poruszę cały zasięg. Sergiusz, dokładnie. Mniej taktyki, dałem zakres. Porozciągaj wszystko do pewnego zakresu. Mniej wizualizacji, jaka taktyka, cokolwiek. Długie czasy. Wyrwij cios. Prosty lot. Prosty lot. Stój w karcie. Raz. Raz. Pięknie. Z lokikiem. Raz lokik? Tak. Siepowy lokik. Podwójne. Podwójne i prawie siepowe. Prosty, siepowy. Znów. Siepowy na zejściu i złapieszmy prosty tylem. Okej. Prosty zaznaczony. Znów. Wyższy. Coś takiego, że niektórzy zawodnicy, no zawodnicy, mają coś takiego, że... Martini z palemką. Na treningach wyglądają inaczej. Jak już jadą na walkę, to wyglądają kilka razy lepiej niż na treningach. O tobie. Bez płucy, nie ma pracówki. Wyglądasz trzy razy lepiej. Świeży. Nie ten człowiek. Świeży. Nie ten człowiek. Nie, wszystko. I prosty, i sierp. Prosty sierpowy, podbródkowy. Podróżyła, to jest spinacz brzuchu do rzęk. Mam nie spinać? Spinacz brzuchu do rzęk. To spinam, spinam. To już trzyma, stabilność. Trzyma twoją stabilność, tak sobie. Znów. Pierwszy raz w życiu jestem świadom swojej formy. Wcześniej wszyscy dookoła byli, tylko nie ja. Teraz ja jestem świadom. Jak nie teraz, to już nigdy. Nie, słuchaj. A że ja stary. I zobacz. Szeroki rozkrót do przodu. Ile masz powodzę? Jak to chodzę na Stanesa? Widzisz? Przesiedzisz tu? No pójdę się zważyć, tam jest waga, nie? Tam gdzie była odprawa. A no to może iść, my też się zważymy. Dobra, chodźmy.
Ja lecę się parzyć i do pokoju. Okej. Urzo. A jak się nazywa? Benek. Nie, ja muszę dotknąć psa. Siema. Byłem na treningu posta. Co? No powiedz. Już ciężko będziesz miał, naprawdę. Będziemy się zważyć, żeby zjeść chipsy na spokojnie. Czy już jest waga? Stawiam, że jest. Ona spoko się spoci. No jest waga. Tak jest. 13 kilo w 2 miesiące. 77,600 to jest max. No luz. Tyle samo mi pokazywała tam. 770, 600 zapasu. Mhm. A jeszcze kolację nie jadę. Tak, że normalnie kolację, napiję się picia, przez noc też zajdzie z pół kilo albo kilo. No teraz jak zjesz, to powinien ci 10 kg skoczy, nie? No tak, ale wiesz, cała noc przede mną, 100 razy siku. Tak. Wróciliśmy, a to dalej 0-0. Ostatni raz rys z kurczakiem. Nie będę tęsknił. Aczkolwiek dobre, ale nie będę tęsknił. Lop. 1-0 Szwecja, Czechy, 123 minuta. Here we go again, za euro. Dobre mordeczki. Dobra, będę się kładł spać. Jest 23.17. To był długi dzień, od 6 rano na nogach. Ile to jest godzin? 4 plus 10 to jest 14, plus 3 to jest 17. Ja lubię, jak jest jasno wszędzie. Zawsze, na dzień. Kilo przez noc prawie zeszło. Limit 7600. Czyli mogę 600 gramów wypić, zjeść. Cokolwiek. No to grasz pewnego się. Może tak to wygląda. Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu ten. Jutro. Znaczy nie chcę też mówić, wiesz, lubię pączka. Nie, no w sensie spoko, nie? Ale nie chcę być później chorągiewy i tak już ostatnio jestem cały czas chorągiewą, ale wiadomo, kurwa, to żeby było, żebyś zmienił swój mental. To zmieniłem. Dobrze. Ale czy zmieniłem w sumie tak naprawdę, to sprawdzę, będzie jutro. No tak. Ale jak na razie, jak porównuję wszystkie dni, czwartek, ten piątek rano, porównuję wszystko, niebo, ziemia, stary. A czujesz taką presję, że... Nic nie czuję kompletnie. To dobrze, bo ta presja mogła być taka wyniszczająca. Nie wiedz o tym, jak... Wydaje mi się, że nie czuję jej przez to, że wiem, jak jestem mocny. Pierwszy raz w życiu ja się czuję pewny siebie, a nie to, że wszyscy dookoła to widzą, tylko nie ja. Okej. Okay. Zawsze było, Dawid, mówisz siebie, ten, a ja, no, ta, ta. A teraz... To dobrze, zajebiście. Wagę masz? Tak, 100 gramów zapasu. No to super, powodzenia. Dzięki. O Jezu, jaka mała różnica. A ja teraz się naję, tak? Nie, ale ja... On chce się przesłać, no. Tak. Pamiętam, że coś się stało. Czekajcie, jakich wagach jest, żeby wam jakieś zdjęcie. Co? Ewidentna łóżka. Okej. Tu schodzisz się. Tak. Dziękuję. Dwa miesiące 13 kilo schudłem. Z 90 kilo do 77. Ostatnie dwa miesiące dzięki Big Mike, mój dietetyk Big Mike Michał. Pomógł mi to zrzucić. Dieta była ciężka, restrykcyjna. Nawet jednej kalorii więcej przez ten okres. Wszyściutko, co do ostatniego ziarenka ryżu. Nic nie podjadłem, żadnego cheat day'a. Ale to już jest przeszłość. Sorbecik. Mango, dobry. Jeszcze szybko tłumaczę moją stylowę. Jest to spowodowane tym, że zawsze tak mam, że jak jestem na jakichś ważnych dla mnie eventach,
i chodzę w normalnych butach, to strasznie potem bolą mnie lędźwia i dwugłowe uda. Zauważyłem, że jak biorę sobie klapeczki, to mnie nie bolą. I cały dzień chodzę w klapkach, nawet na obiedzie w centrum handlowym byłem w klapkach. Jest git. A gdzie teraz jesteśmy? Pod areną Gliwice. Szukamy wejścia, ponieważ chcemy kierować się na media trening i ważenie. Mhm. Oho. Tutaj macie szarpie. Mój kropel, pan Dawid. Miło z ich strony. Wiesz, jak to jest nasza, nie? Mono. Chyba się wystaliśmy wszyscy, nie? O. A patrzcie na ten oktagon. Dużo miejsca. Widzę, że on jest k***a za duży, nie? 15, 100 milionów metrów. No, wchodzimy. Jakiś tak zrobił, co? Dobrze, że poczuł się, poczuł się. No to... Dla Barta. Dla Barta kotwica. Jeszcze. Oddałbyś dla brata, pan. Chciałbyś taki, co? Miałem, nie musiałem więcej. Zdecydowanie wyższy, zdecydowanie dalszy w klasie starania. Na pewno będzie z tego korzystał. Ogromna brawa dla Dawida. Oczywiście mała brawa. Jutro już o tej porze rozgrzewka. A, wszystko się nagrywa. Ej, zabawne, bo... Jak to pół roku minęło, a druga rzecz jest taka,
że za 24 godziny będzie pierwszy, właśnie w tej chwili będę mocną rozgrzewkę robił. Tak jeszcze pewnie z 10 minut, potem dochodzenie do siebie, 20:40 prezentacja i od razu po prezentacji 20:50 wjeżdżam ja. Jak zagra psychika, to przysięgam wam. Lecimy do hotelu, bo jest już późno. Stary, jutro jeden drink i będzie trzeba się zastanowić. Ale myśli o piciu wyglądają głupie. Czy wiesz, czy przeżyjemy to, nie? 30 dzień wojny w Ukrainie przynosi. Jak się kładłem spać, nie? No. Wiesz, odłożyłem telefon, położyłem się spać i tylko czuję. I milion myśli, nie? Chyba po godzinie dopiero się uspokoiłem tak, że już to serce tum-tum, wiesz, normalnie zaczęło bić, nie? Ale nie, że ze strachu, jednak jakby nie było, idę dzisiaj, mogę tam chyba umrzeć nawet. Jest takie prawdopodobieństwo, że tam zginę. Więc to jednak organizm czuje, że idzie na wojnę taką, wiesz. Co, obudziłem się, 8:30. Myślałem, że obudził mnie budzik, ale budzik miałem na 8:50. Wziąłem telefon do ręki, dokończyłem ten film o Conorze. W ogóle go skończyłem na momencie, bo już tak mi się oczy zamykały. Skończyłem go na momencie, jak go poddał Nate Diaz, nie? Miałem jakiś właśnie głupi sen, ale totalnie niezwiązany z niczym. Ale mam ryj opuchnięty. Pierwszy raz, nie pamiętam kiedy. Bo zacząłem żreć niezdrowe żarcie. W sensie jakieś batony, rzeczy i mam spuchniętą mordę. Tak, ja z Polakiem rozmawiałem i Polak mi powiedział na Kejdżu, że masz taką bateryjkę? No wiem, mówiłeś mi to. Ale ja opowiem teraz wszystko. No, za 10 minut wyjeżdżamy na arenę. Okej, przepiękna, wzorowa pogoda. Hiszpania, nie? 3 tygodnie. Za 10 minut wyjeżdżamy na arenę. Burza zaraz będzie generalnie. A dzisiaj pioruny będą nam grzmocić. Prezentuję sobie wodę. Trzeba wziąć, bo potem rozkradną się z tym nie wejść. To bula. To za darmo to bierz. Tak. Dobra. Ładnie tu macie w domu. Ładnie się urządziliście. Wejście, lub nie wejście. Jesteś też na tyle, prawda? Badał mnie. Wrażenie ta hala, stary, nie? Ja teraz patrzę ją troszkę inaczej niż wcześniej. Nie występowałem 2 lata przy takiej publicznej. 3 lata, od 2019 ostatni raz. Ale w Ergo Arenie było z 8K ludzi, to będzie 13, 14. Jasne. Dobra, czujesz się w porządku, nic się nie dzieje, przeziębiony się nie czujesz? Wszystko okej. Okay. Ale przepraszam. Jak już to w korytarzu z czasami są ustawione, już raz nie. Nawet ja rozumiem, że ale to chyba jeszcze nie będzie. Rudy, chodź, zagramy start. Zagramy start. Zaczynamy od razu z narożników. Tam w środku to już jest fajnie, nie? Nie wiem, że
Dobra, jak mamy co to jest za gala? Chodzą wszyscy smutni, pospinani. Kto tak chodzi? No nie ty! Nie wiem, o nagrywasz. Dostałem plakietkę, przy której nigdzie nie mogę wejść. No, ja nigdzie też nie mogę wejść, i, a jak mam nagrywać sobie podobne? No, tak, mówione nie było. A to ty, też ja sama miś nie idą po mnie. No tak? Nie wiem, no pierwszy raz. Nie. Pierwszy raz jestem z głową, no tak. Pierwszy raz jestem, no, tak. Nie mam problemu z tej powodu. No tak. To rzeka, idę jeszcze raz. Tak, to ja idę jeszcze raz tam. Dawid, nie rób tego. Tu jakbyś mógł tylko boki mu, nie? Mocno, nie, ci nie dobrze, ci dobrze. No, no, ja lubię, jak jest mocno. Który jedną mu zrób bzy, a drugą bez. Wiesz co, kciuki. Pamiętam. Ale nie ten, nie lubiłem nigdy. Nie lubiłem. Boczki, czujesz spoko? Tak. A palki mam tłuszczek. No ale wiesz, to... To skoro, skupimy się, zaczynamy, nie? Nie, jakoś się nie wiem, jest godzina 20 została dwa walki. A jak pójdą szybkie dwa nokauty, to w ogóle. Elegancko, siedzi. 10 na 10. Zrobiłeś. Jak cię widziałem, jak miałeś bliżej 90 niż... On miał 89, przychodzi na ten, wylewa mu się brzuch. On mówi, nie, ja w 3 tygodnie to zgubię. Mówię, no taki... Przychodzi tydzień przed i mówi, ty zobacz. I tak stoi. Ale to naturalnie. Wszystko paradoksalnie tego nie wie tam. Wystarczy na chwilę. Nie mam. Proszę znać. Godzina do mojej walki, ponieważ jest 19.50, moja walka 20.50, godzina. Pół roku minęło jak dzień na chwilę obecną, psycha, zajebista. Czy będzie tak w oktagonie? Jedziemy! Będzie. Zaczynamy. Wszystko łokcie, barki. Odwrotnie! Dawaj!
teraz na głowę! Na głowę i dusz się! Dusz! Dusz! Dawid! Nie, on jest u medyków. Medyków, to chodźmy pod medyk. Wszystkiego się spodziewałem, bo widziałem, że na początku... Na trójkąt, trójkąt? Trójkąt. Powiem tak. Zajebiście walczył, był pełen świadomy, wszystko, koncentracja. Wszystko chodziło, co pączek widać było, że był bardzo respekt czuł. No, nie dziwię się. Ale jak wpadli w parter, no było blisko balachy. Ale patrz, no, w pełni świadomy, że zapiął trójkąt, przyszedł do balachy. Z balachy do trójkąta, no jestem dumny. Chłopie, matko boska. Dobra, tak. Nie wiem, czy spodziewałem się, że będę miał na gardę. Ty! A i co? Ja balacha, omoplata, trójkąt. Nie, ale tak o, nie? Duszę go. Nie duszę go, nie? I on nagle robi... I ja myślałem, że wytrzymam. I prawdopodobnie bym jakoś wytrzymał, tylko nie wiedziałem, że tam sędzia... Nie, to już od Mortka, od na tym zobaczysz na filmie. Ty już odjadywałeś. Zobacz, jak często ktoś jest z profesjonalnych zawodników. Jest na przykład śpi, sędzia wstaje, on wstaje i się pruje, a 5 sekund temu... Nie, to sorry, bo ja wiem, ale najważniejsze, że nie było knockoutu i wszyscy są zdrowi. Chyba chodzi na razie. To ja nie wiem, nie są właśnie ważne. Mówię, że jak zagra psychika, to tak będzie wyglądać, ale sam nie wiedziałem, że to będzie aż tak wyglądać. Nie zadał mi żadnego ciosu, jeden na gardę, jeden gdzieś mi musnął palcem piszczel, dostał z 10 bomb. A możecie mi wytłumaczyć ten moment, w którym on leżał na tobie, bo ja się odwróciłem na chwilę. On na mnie leżał? Tak, zapoczął nogę i poszedł do tego. A, bo to było tak, ja coś chciałem kopnąć, on mnie złapał tu za stopę, ja się od razu i spadł na mnie. A mówiliśmy, że bociem rozwali, bo... Sam nie wiedziałem, jak mocny będę, jeżeli psycha mi pierwsze w życiu zagra. No i teraz mam na to odpowiedź. Poddałem pączka, poszedł spać, a wcześniej stój, co go demolowałem. Zajebiście, no co? Dziękuję za wsparcie, naprawdę je czułem, byłem mega spokojny podczas walki. To chyba było widać, że byłem tak wyluzowany. No i co? Widzimy się, oby jak najszybciej. Pozdro. To dawaj k***a do tej klatki, ci roz***a w końcu. Gliwice, hejter kontra Dawid Malczyński.